W hali Chorzowskiego Morisu odbyła się akcja pod tytułem Idealna lekcja WF-u, w której wzięli udział uczniowie z chorzowskich placówek. Celem tego spotkania jest popularyzowanie kultury fizycznej poprzez to, że nauczyciele wychowania fizycznego dzielą się pomiędzy sobą pomysłami na ciekawe zajęcia wychowania fizycznego. Będą to zarówno zajęcia taneczne, jak i ruchowe w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, przy muzyce, z użyciem sprzętów, bez sprzętów, bardzo szeroko rozumiana lekcja WF-u. Szczególnie skierowana dla osób, które są troszkę mniej uzdolnione ruchowo, mniej zainteresowane sportem. A czy te metody właśnie przeprowadzania lekcji WF-u z roku na rok się zmieniają? Czy są bardziej nowoczesne? Tak, oczywiście one muszą się zmieniać, dlatego że bardzo spada zainteresowanie sportem i wychowaniem fizycznym, więc my jako nauczyciele wychowania fizycznego musimy szukać nowych dróg, nowych możliwości. Stąd też pomysł, aby skonfrontować pomysły pomiędzy sobą, czegoś się nauczyć wzajemnie, dlatego taka impreza. Właśnie, jak pani to ocenia, bo dużo osób rzeczywiście woli siedzieć na ławce, woli przynosić te zwolnienia. Czy to się poprawia, czy to się pogarsza? Powiem tak, w naszej szkole od 3 lat mamy tendencję spadkową w ilości osób, które zwalniają się z WF-u. Pracujemy nad tym całym gronem, staramy się ich aktywizować, zachęcać, wymyślać nowe rzeczy, ale nie zawsze się udaje. Nadal pozostaje grupa osób, które korzystają ze zwolnień. Jacy uczniowie z jakich szkół biorą udział w dzisiejszych zajęciach? Zaprosiliśmy do współpracy uczniów i nauczycieli wszystkich chorzowskich szkół, od edukacji wczesnoszkolnej do szkół ponadgimnazjalnych. I takie właśnie tutaj dzisiaj grupy się znajdują. Będzie również grupa przedszkolna, będzie kilka klubów sportowych z pokazami dodatkowymi. Także jedna szkoła zaproszona z Bytomia, nasz gość honorowy. Gościem honorowym był pan Antoni Piechniczek. Czy potrzebne są takie inicjatywy? No bardzo są potrzebne, dlatego że współczesny uczeń szkoły podstawowej czy średniej, chcąc wejść w dorosłe życie, musi być do tego życia bardzo dobrze przygotowanym. Jedną z takich bardzo istotnych cech to jest sprawność fizyczna, którą zdobywa się poprzez lekcje wychowania fizycznego, zdobywa się umiejętność współpracy w grupie, zdobywa się umiejętność poruszania się, umiejętność kształtowania pewnych cech motorycznych, bardzo istotnych w życiu codziennym. Poza tym zaobserwować można, iż każdy z nauczycieli preferuje ten model lekcji wychowania fizycznego, który mu najbardziej odpowiada, w którym czuje się najbardziej silny, a więc są to i lekcje rytmiki, i lekcje gier zespołowych, i lekcje pracujące, akcentujące głównie sprawność fizyczną. W sumie można zaobserwować naprawdę dużo bardzo ciekawych rzeczy, bardzo istotnych dla przyszłej edukacji sportowej młodych ludzi. A jaką rolę właśnie w tej edukacji sportowej odgrywa nauczyciel? No wie pani, odgrywa najbardziej wiodącą rolę. Po prostu jego entuzjazm, jego dobre przygotowanie do tego, co robi, przekłada się na współpracę z uczniem. Powoduje on większe zainteresowanie ze strony uczni lekcjami wychowania fizycznego. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że największym dobrodziejem dziecka w takim przedziale wieku jest nauczyciel wychowania fizycznego. Ja absolutnie podzielam ten pogląd. Rzecz nie polega na tym, aby wyłowić wielkie talenty dla przyszłych karier sportowych, tylko aby każdego młodego człowieka wyposażyć w odpowiedni zasób umiejętności koordynacyjnych, które bardzo ułatwiają mu przejście przez dorosłe życie. A jak pan zachęciłby tych, którzy nie są jeszcze przekonani do tej aktywności sportowej? No po pierwsze przez atrakcyjność form ruchowych, przez atrakcyjność ich zajęć, po drugie przez danie całego, że tak powiem, serwisu różnych ćwiczeń, które potrafią wciągnąć młodego człowieka. I po trzecie, wszyscy oni wchodzą z założenia, niech pan robi ze mną, co pan chce, byleby ta moja sprawność fizyczna ulegała poprawie. Jak uczeń czy uczennica zobaczą, że robią duże postępy, to wtedy rzeczywiście bardzo chętnie będą na te lekcje przychodziły. To po pierwsze. A po drugie, olbrzymią rolę odgrywają tutaj rodzina i atmosfera wokół sportu w rodzinie. Rodzice mogą tutaj i nauczycielowi, i szkole bardzo dużo pomóc, a pomagając szkole, pomagają przede wszystkim własnemu dziecku. Akcja nie tylko promowała ruch, ale także pozwoliła WF-istom wymienić się pomysłami.